Stanowi znakomite połączenie przeszłości z przyszłością. Z jednej strony pałac w Kozłówce, pałac Zamojski, obiekt o blisko 300-letniej historii. Jest pani dyrektor, która na pewno nam więcej na ten temat powie. Wspaniałe dzieła, wspaniała kolekcja, ale Kozłówka jest 150 km od Warszawy, niedaleko, ale też 30 km od Lublina. A tymczasem w Warszawie, w domu technika NOT, gdzie również łączy się tradycja już ponad stuletnia techniki z nowoczesnością, bo w końcu technika się tutaj znakomicie rozwija, możemy my jako warszawiacy zobaczyć Muzeum w Kozłówce, dzieła w obiektywie okiem Dymitra Szewczenki w zupełnie nowej wizji, bardzo współczesnej. Chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie przywitać panią Annę Marię Anders, córkę generała Władysława Andersa, patrona honorowego wystawy. Również wystawę objęła swoim patronatem honorowym pani prezydentowa Karolina Kaczorowska. Ze strony tutaj organizatorów gorące są podziękowania dla pani Natalii Diakiew za udział w sesji fotograficznej. Wystawa jest zorganizowana przez galerię TAB. Tutaj pani dyrektor będzie mogła zaraz jeszcze na ten temat powiedzieć. Dziękujemy również Dom Technika, pan prezes Rożek tutaj udzielił swojej gościny, żebyśmy mogli to oglądać. Warszawska Izba Gospodarcza jest partnerem przedsięwzięcia, restauracja Awangarda Jachacy, także wiele, wiele osób współdziałało, żebyśmy mogli dzisiaj się tutaj spotkać. Żeby nie przedłużać, może poprosił o zabranie kilku słów panią Annę Marię Anders. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie do Komitetu Honorowego tą wystawę i też dziękuję w imieniu pani prezydentowej Kaczorowskiej, którą znam od dziecka i widuję teraz niestety coraz rzadziej, bo jestem tutaj, ona ostatnio raczej w Londynie. W każdym razie rozmawiałam z nią kilka dni temu, prosiła wszystkich pozdrowić. Ja się bardzo cieszę, że właśnie mam ten honor też, dlatego że pana tutaj Dimitri znam od może jakichś 2 lat. Spotykamy się na różnych uroczystościach i on zawsze bardzo fajne zdjęcie moje robi i potem je przesyła. Także jesteśmy powiedzmy przyjaźni. Na Facebooku mnie przesyła też różne swoje zdjęcia z różnych wystaw. Podziwiam jego pracę i jego ja z całego serca popieram. Jeżeli chodzi o te piękne miejsce, jestem tutaj po raz pierwszy, ale pan prezes mnie zaprosił, żebym wróciła, żebym oficjalnie tutaj przyszła na jego zaproszenie. Na to się bardzo cieszę. Muszę tutaj powiedzieć, że zdałam sobie raptem sprawę, ile ludzi ja znam w tej Warszawie, bo tutaj w przeciągu 10 minut spotkałam bardzo dużo fajnych znajomych. Także życzę wszystkim, panu Dimitri, oczywiście sukcesu, wszystkim innym miłego dnia. Niestety nie mogę być długo, bo ja pędzę do ambasady, Muzeum Wojska Polskiego, bo jest Battle of Britain, jest akurat rocznica, także niestety będziemy się musieli spieszyć, ale może przy okazji będę mogła wrócić i spokojnie sobie obejrzeć wystawę. Życzę wszystkim miłego dnia. No i do zobaczenia albo trochę później, albo niedługo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o zabranie głosu prezesa Jerzego Rożka, prezesa Warszawskiego Domu Technika. Witam szanownych Państwa. Dla nas też jest wielki zaszczyt otwierać tą wystawę w naszym miejscu, która będzie trwała przez ponad 2 tygodnie, do 19 października. Mamy zaszczyt gościć Państwa z panią Anną, tak jak już pani Anna zdradziła naszą tajemnicę. Zapraszam w ciąg dalszy. Wyjścia nie mam, tak jak pani Anna mówi. Życzę Państwu miłego odbioru, miłego dnia i zapraszam serdecznie w niskie progi naszego Domu Technika, który w tym roku, w listopadzie, będzie obchodził 110. rocznicę swojego powstania, oddania do użytku.
Życzę miłego dnia, miłego odbioru i po wystawie zapraszamy na koncert na trzecie piętro do naszej sali koncertowej. Dziękuję.